Siema moi drodzy, dzisiaj sobie zrobiłem poradnik do Lux, czyli czempiona, który wdarł się szczególnie w serca kobiet, płci pięknej, ale też wielu midlanerów, ponieważ jest to fajny caster, postać dająca wiele fanu, polegająca na skillshotach, dlatego może być trochę trudna, ale myślę też, że bardzo wdzięczna. Dzisiaj postaramy się mówić to co zawsze, czyli kombosy, matchupy, runy, czyli wszystko w pigułce. Zapraszam do oglądania. Ok, zacznijmy od umiejętności od Lux, jednak najpierw zaczniemy sobie od jej Q. Quad Lux wygląda tak, że widzicie, leci one w linii prostej, na dość daleki zasięg i po prostu jeżeli mamy sobie tutaj wybranego wroga, no to sneruje go i zostawia na sobie pasywkę, o której jeszcze powiemy. Warto zauważyć, że te Q jakby ma dwa pociski, także jeżeli trafimy te Q, one potem po sobie pozostawia jeszcze jeden jakby pocisk. Dobrze to widać na minionach, czyli po prostu to są dwa Q, patrzcie. Zadałem obrażenia dwóm minionom, czyli po prostu coś jak Q od Morgany, bo to praktycznie działa na tej samej zasadzie, po prostu rotuje na 2 sekundy, tylko jak widzicie możemy to użyć na dwóch wrogów, także ogólnie możemy zrotować dwie postacie na ogólnie 4 sekundy. Dalej W od Lux to jest po prostu shield, wypuszczamy go, zyskujemy shielda, jak powraca ta wartość się podwaja. Warto zaznaczyć, że tego shielda możemy użyć także na swoich sojusznikach, widzicie? Także warto, kiedy używamy tego W, postarać się tak, żeby ten shield trafił kogoś dwukrotnie. Wiadomo, że do nas zawsze doleci, ale trzeba pamiętać, że właśnie kiedy używamy go na jakiegoś sojusznika, to warto go użyć tak, żeby dostał nim dwa razy, bo jednak ta wartość najlepiej jakby była zmaksymalizowana. Następnie E od Lux. E od Lux to jest po prostu takie kółeczko. Widzimy, możemy je zdetonować od razu, albo po pewnym czasie. Widzicie, tutaj praktycznie instant to się zrobiło. E od Lux to będzie nasz główny jakby skill do farmienia, do maksowania, do zadawania obrażeń na midzie. Zapewnia nam też wave control. Jak widzicie, używacie go sobie tutaj. Przeciwnicy są w środku zeslowowani, jak ten krab. Wolnie się poruszają, tutaj akurat mnie szczukował kolega. Wolnie się poruszają i potem możemy je zdetonować, zadaje właśnie obrażenia AOE. I dodatkowo jak to zdetonujemy, slowuje na 1 sekundę. Warto wspomnieć oczywiście, że ta E ma wielki zasięg. Jak widzimy, Lux jest raczej taką postacią, która chce się trzymać na daleko od przeciwników. Tak samo Q, także będzie to taki po prostu caster na dużym zasięgu. I tutaj płynnie przechodzimy do Ereczki. Ereczka, jak widzicie, ma też bardzo duży zasięg. Ereczka to jest po prostu wysyłanie takiego pocisku w linii prostej, który też zadaje bardzo duże obrażenia. Dodatkowo, jeżeli ktoś ma na sobie staka naszej pasywki, to Lux jakby używa ten staczek, czyli patrzcie, tutaj mam staczek. Lux go detonuje, a dodatkowo jeszcze raz wznawia ten staczek. Widzicie, ten staczek się jakby wznawia, także nie dość, że detonujecie swoją pasywkę, to jeszcze zakładacie dodatkowe obrażenia. A czym jest ta pasywka? Pasywka jest tym po prostu, że kiedy użyjemy swojego skillka, przeciwnik nam się świeci, czy to jest minion, czy to jest właśnie champion i po prostu wtedy z autoataku, bądź też z erki możemy zadać dodatkowe obrażenia magiczne. Także bardzo prosta pasywka, utrzymuje się ona dość długo, bo trwa to 6 sekund, także jak widzicie, kiedy robimy nasze combo, o czym jeszcze powiemy, to warto oddawać te dodatkowe autoataki. Ok, płynnie przechodzimy do naszych kombosów. Oczywiście takie podstawowe combo na linii, jakie możemy użyć, to jest to, że używamy sobie E. Przeciwnik jest zeslowowany i tutaj jest fajny trik, jeżeli używacie waszego E, no to wiadomo, detonujecie i możecie włożyć jakiś autoatak. Tylko najlepiej to zrobić tak, żeby wypuścić wasz autoatak, kiedy na kimś jest E i kiedy wasz autoatak jakby dolatuje, tuż przed tym detonujecie, żeby pasywka się zdetonowała i to wtedy fajnie wygląda. Pokażę to w praktyce, patrzcie, E, używam autoataku i widzicie, pasywka została sprokowana, mimo to, że autoatak wypuściłem jeszcze zanim E zdetonowany. Także używamy E. Wypuszczamy autoatak i detonujemy tuż przed tym nasze E. Pasywka ściągnięta i zadaliśmy bardzo fajne obrażenia szybko. Płynnie to wygląda tak. No tak to wygląda. Oczywiście to samo możemy zrobić w Q, także tak to wygląda, że możemy od razu wtedy pasywki używać. Oczywiście takim fajnym combo jest tak, że kiedy używamy E, to się zeslowany, przez co łatwiej nam trafić Q. Używamy Q, detonujemy pasywkę, E. Jeszcze raz detonujemy pasywkę, także to jest takie podstawowe combo na lane'ie. A oczywiście, jeżeli ktoś jest w dalszym zasięgu, my oczywiście jak gramy Lux, staramy się wykorzystywać mgłę wojny, żeby zadawać obrażenia. Takie podstawowe combo to oczywiście Q, E, R-ka. Warto zaznaczyć, że możemy jakby użyć R-ki od razu, niekoniecznie jak trafimy Q, kiedy jesteśmy pewni, że ktoś nie ma nazwiska i trafimy. Także Q, E, R-ka. I od razu to używam na nie, czekamy na przykład, bo wiadomo, że można zrobić wolniejszą wersję, kiedy używamy Q, o widzimy, że trafiliśmy, dopiero potem E i R-ka, tylko wtedy przeciwnik może to już wyfreszować, jak mam Merc na przykład, albo trochę ilorazu inteligencji, także polecam wam to po prostu walić na ślepo, ale tylko jak macie pewność, bo wiadomo, że jak nie macie pewności, możecie to zrobić nieco wolniej. Oczywiście fajnie jest też combo z Freshem, załóżmy sobie sytuację, że tu mamy dwóch wrogów, my ich gonimy, nie mamy range'a naszej Q, mimo że ma daleki dystans, wtedy używamy Q z Freshem, R-eczka możemy
tam jeszcze gdzieś E wcisnąć, także to też jest bardzo fajne combo. Jeszcze chciałem wspomnieć, co istniało te combo QE, trochę tak chaotycznie, ale w razie W lepiej to wspomnieć, to oczywiście możemy też combo zacząć z naszego Q, zdetonować pasywkę, potem E i jeszcze raz zdetonować, to jest oczywiście uniwersalne. Tak samo jak możemy nasze combo zacząć teoretycznie zamiast z QE, EQ, jednak ja jestem bardziej fanem robienia QE, po prostu jest to dla mnie tak jakby wygodniejsze. Także to są combo Nelux, można je oczywiście stosować zamiennie, jednak mniej więcej tak wyglądają takie podstawy, możecie oczywiście eksperymentować, jednak mniej więcej zawsze jest ten sam jakby czynnik podstawowy. Także zawsze chcecie używać albo Q, albo E na początku. Ereczka jest po prostu waszym finisherem. Też warto zaznaczyć, że ta Ereczka leci dość długo, w sensie się kastuje. Ktoś ma trochę lepszy komputer albo jest powyżej Silvera, no to myślę, że zdąży wyjść z tej Ereczki. Także zawsze fajnie na kimś mieć po prostu jakiegoś slowka, żeby tą Ereczkę na pewno trafić, a root to już jest naprawdę mega przyjemnie. Także tak wygląda sprawa z kombami na Lux. Tutaj też chciałem pokazać pewną sytuację na Lux na midzie, bo niepotrzebnie czasami niektórzy starają się schodzić na tej postaci na side czy coś takiego, a Lux po prostu chcecie często grać tak na pałę, że po prostu używacie E. Tutaj akurat nie mam dużo AP, bo mam tylko pierścionek, ale załóżmy, że sytuacja by wyglądała tak, że już mam mniej więcej sobie jakiś AP itemek. I na Lux tą Ereczkę nawet nie musicie, powiem wam, używać na czempiony, bo ta Ereczka też fajna jest do wave managementu, czyli załóżmy, że idzie, przeważnie tu używacie jak idzie pala z ciufcią, jednakże może też to się zdarzyć wtedy, kiedy na przykład chcecie szybko cofnąć do bazy, używacie po prostu E na miniony bliższe, Ereczkę, i widzicie, jak fajnie to wygląda. Wtedy jeszcze Q jakieś i macie całego wave'a spuszowanego. Możecie wtedy szybko wziąć towera albo po prostu cofnąć. Kiedy używamy Ereczkę na falę minionów? Wtedy, kiedy na przykład jest jakaś akcja na bocie, a i tak nie mamy range'a, żeby tam dojść, albo po prostu wszyscy są na full HP i chcemy jak najszybciej wziąć falę minionów. Wtedy czasami są takie początkowe levele, jakieś na przykład 7, kiedy nasze E aż tak szybko nie poszuje, albo jest fala z switch minionem. Wtedy zawsze chcemy właśnie użyć Ereczkę na miniony. Możemy wtedy fajnie spuszować tower, po prostu mieć free recall, a dodatkowo przeciwnik straci jeszcze całą falę minionów. Także w takich sytuacjach E, Ereczka, Q jakieś i jest wszystko cacy. Także warto zaznaczyć, że kiedy pushujecie towera na Lux, używacie, patrzcie, tutaj dochodzą miniony, także tutaj też dojdą, używamy E, używamy Q, żeby się pierwsze zatrzymały i wtedy czekamy. Nie dość, że miniony są spowolnione, to wtedy wszystkie dostają E, także jest to też bardzo fajna opcja, żeby zmaksymalizować nasz push. Lux ma także kilka prostych sztuczek. Oczywiście taką najłatwiejszą jest to, że zrobimy Q i Flash, żeby po prostu przeciwnicy nie mogli zareagować, także to, co widzieliście już pewnie na kilku czempionach, także najpierw używamy Q, a potem dopiero Flash i widzimy te Q kastuje się z tej pozycji, do której flashnęliśmy, także jest to fajne, żeby po prostu zaskoczyć przeciwnika, bo jak użyjemy sobie Q tak po prostu, to leci ona dość długo, a wtedy tak, bo to o wiele lepiej wygląda niż jakbyście flashnęli Q, bo wtedy, jak wiecie, przeciwnik ma czas zareagować, także zawsze w takich sytuacjach jest to dość proste do nauki Q, a potem od razu używamy flasha. Tak samo możemy sobie użyć Ereczki z flashem. Wtedy jednak nasza Ereczka nie zmienia pozycji, ale załóżmy sytuację, że właśnie, że używacie Ereczki, wtedy leci jakaś Ereczka od Zeda, albo jesteście w niebezpiecznej pozycji, to zawsze możecie zmienić miejsce, na przykład tutaj Erkuję, załóżmy, że tu leci Erka od Ezreala i wtedy mogę sobie ją sfleszować, zadam obrażenia z tego samego miejsca, jednak wtedy jestem już względnie bezpieczny, także takie są właśnie sztuczki na Lux. Jeśli chodzi o Max Order, to tak jak już wcześniej wspomniałem, najważniejszym skillem na midzie będzie oczywiście nasze E, które zapewnia nam dodatkowy wave management, lepszy push, lepszą kontrolę fali minionów, fajnie, bo też dodaje nam oczywiście slowek. Mana kosz się zwiększa, ale też należy spojrzeć, że obrażenia się zwiększają aż o 45, także docelowo pierwsze maksujemy E, drugie maksujemy i tu są dwie szkoły, raczej większość z was będzie maksowała Q, żeby po prostu mieć większy burst. I raczej ja też jestem jedną z osób, która woli maksować Q. Jednak są też osoby, które maksują na drugie W, żeby po prostu mieć jak największy shield, jak największe utility na tym midzie. Jednak docelowo wydaje mi się, że najlepiej maksować E, Q, W. Ereczka też jest bardzo fajna do maksowania, bo znacząco zmniejsza nam się cooldown. I naprawdę, jeżeli nie traficie tą Ereczkę, to nic się nie stanie. Na pierwszym poziomie jako tako ten cooldown jest jeszcze dość wysoki, ale potem jak już macie 11 czy 16 level, to tą Ereczkę możecie na spokojnie spamować. Jeśli chodzi o summoner spell, to oczywiście zawsze sobie gra Flash, który zapewnia nam dodatkową mobilność. Możemy też oczywiście tego Flasha użyć z naszym Q, z naszą R-ką, także to są jego dodatkowe atuty. Dodatkowo, tak jak wspomniałem, Lux nie jest mobilną postacią, także ten Flash jest po prostu jedyną naszą mobilnością. I sprawa jakby z drugim summonerem jest trochę tak jakby niejednoznaczna. Wiadomo, że najbardziej uniwersalnym wyborem jest teleport i raczej ja gram z nim w większości sytuacji. Wiadomo, że na Lux nie możecie zrobić flanki na jakimś Sionie albo Kennenie czy coś takiego.
także ten teleport nie będzie tak wykorzystywany. Ten teleport jest raczej wykorzystywany tak jak na przykład na Kayle, albo na jakimś Kog'Mawie na midzie, czyli po prostu chcecie mieć jak największą kontrolę na midzie, chcecie po prostu stać cały czas na tym midzie, a ten teleport albo do wracania na linię, albo po prostu jeżeli ktoś zroamował wam na midzie, to chcecie po prostu za nim nadążyć i tepujecie. Także ja po prostu w większości sytuacji gram z tepekiem, kiedy nie gram z tepekiem. Z tepekiem na przykład czasami nie gram, kiedy gram na asasinów. Wtedy moim zdaniem lepszym wyborem jest exhaust albo bariera. Obecnie bariera jest bardzo słabym summoner spellem, uważam, że jednym z najsłabszych, z takich wiecie, podstawowych. Także ja bym tej bariery raczej nie grał, szczególnie, że macie wasze W, także jako tako to też wam zapewnia shielda. Także moim zdaniem, jeżeli gracie na asasinów jakiegoś Fizza, jakiegoś Zeda, to ten Exos jest po prostu dobrym wyborem. Bariera jest nieco słabszym, ale też jest grywalna. Nie jestem fanem Ignite'a, wiem, że sporo osób go gra, żeby po prostu zapewnić wam jak największy burst. Ja uważam, że na Lux po prostu Ignite'ik można i nie jest spoko, o tyle w late game nigdy go nie użyjecie, bo nigdy nie chcecie do przeciwnika podchodzić aż tak blisko. Wiadomo, że fajnym wyborem, jeżeli gracie na jakiegoś na przykład TF'a, albo na jakąś Lissandrę, i w dżungli jest jeszcze Elis, a na supporcie jest Thresh. Fajnym wyborem jest Cleanse. Oczywiście Cleanse jest bardziej wartościowy jakby na wyższym poziomie rozgrywki. Jakiś diament, jakaś platyna może. Na low elo chyba nie jest aż tak dobrym wyborem, ale też warto o nim pamiętać. Jak chcecie zagrać heala, heal też jest spoko na midzie. Wiadomo, bezpieczny summoner, który zapewnia wam lepsze 2-2. Jednak należy pamiętać, że jeżeli gracie na jakąś postać, która sięgnie po Ignite'a, czyli przeważnie jakichś asasinów, no to ten heal będzie useless, bo po prostu Ignite kontruje heala. Także podsumowując, moim zdaniem najlepszym wyborem jest Flash Teleport, ewentualnie grać na asasinów Flash Exos. Reszta jest względnie zależna, nie jestem fanem. Także tyle to o summonerkach. Jeśli chodzi o runy, najpopularniejszym wyborem będzie oczywiście Kometa, która fajnie współgra z naszym E, z naszym Q. Lux, mimo tego, że chce ściągać przeciwników na combo, bardzo dużo połkuje właśnie za pomocą tych dwóch skilli, także fajnie nam to się kombuje. Zawsze jest to także jakaś dodatkowa możliwość dobicia z ereczki, także bardzo sympatyczna runa. Potem mana flowband praktycznie zawsze. Lux jako tako nie ma problemów z maną, ale ten mana flowband na pewno będzie sympatyczny, dodatkowo łatwo się go stakuje za pomocą naszego E. Następnie moim zdaniem najlepsza jest transcendencja, która zapewnia dodatkowe cederki, czyli to co AP caster na midzie lubi najbardziej. Jako tako można też zagrać Absolute Focus. Ja nie jestem fanem, ale mi się wydaje, że tutaj z tej dwójki lepsza jest transcendencja, chociaż to zależy głównie od was. I tutaj mogą być wątpliwości, co grać. Moim zdaniem Scorch wiadomo, że jest lepszy w early game'ie, zapewnia dodatkowy poke, fajnie się stakuje z naszym E. Jednak ja jestem fanem Gathering Storma i gram go zawsze. Dlaczego? Bo jeżeli założycie, że robicie sobie jakieś combo na Lux, no to więcej już zadacie z Gathering Stormem. Wiadomo, że na początku nie macie z niego żadnych korzyści. Po 10 minucie wydaje mi się, że Scorch nadal jest lepszy, bo jest lepszą runą, zapewni wam raczej więcej obrażeń. Jednak już od 20 minuty ten Gathering Storm bardzo pomaga, żeby zwanshotować kogoś na combo. Także ja jestem zdecydowanym fanem Gathering Storma. I tutaj oczywiście jestem wielkim fanem dominacji i sobie ją zagram. Szczególnie moim zdaniem dobra jest na solo queue. I tutaj Chipshot. Dlaczego Chipshot? Oczywiście kombuje się z naszym Q. Ale co ważne, Chipshot się także kombuje z naszym E. Za każdym razem jak użyjemy naszego E, wcześniej target się slowuje. Także to od razu blokuje nam Chipshot i zadaje mu bardzo dużo obrażeń za pomocą jego. I tutaj jestem fanem Revenius Huntera. Dlaczego Revenius Hunter? Ponieważ dodatkowe leczenie oczywiście na Lux jest fajne. Jako tako nie mam sustainu i z tego Revenius Huntera bardzo dużo się leczymy w późniejszej fazie rozgrywki. Tutaj są alternatywy. Oczywiście Tales of Blood też fajnie współgra z naszym E, także też możecie sobie go grać. I tak to będzie wyglądało. Ja nie jestem fanem, bo co za dużo leczenia to niezdrowo. A jednak ten Chipshot bardzo często się prokuje za pomocą naszego E. Tutaj też dużo osób gra Ultimate Huntera. Ja nie jestem fanem. Dlaczego? Bo Ultimate Hunter ma oczywiście procentowe skrócenie czasu odnowienia. A jak wiem, na Lux ta R-ka ma stosunkowo mały cooldown. Także to nie będzie tak bardzo OP jak na przykład w przypadku Karthusa, albo Shena, albo GPK-ka, gdzie te R-ki naprawdę mają bardzo długi cooldown. Także takie są moje runki na Lux. Tutaj ewentualnie można jeszcze zagrać taką bardziej bezpieczną, uniwersalną stronę run, jak na przykład Buciki i Ciaska. To też jest zawsze w porządku, jeżeli nie lubicie czerwonych runek. Tutaj raczej zawsze gramy dwa razy Adaptive Force. Oczywiście można coś kombinować z Attack Speedem albo Ability Haste'em, jak jesteście fanami tych dwóch run. Jednak moim zdaniem dwa razy Adaptive Force jest dużo lepsze, szczególnie, że chcemy kogoś ściągać na komboska. I tutaj oczywiście, jeżeli gram na ADK Armor, na PK Magic Res, jak nie wiemy, HP-ki. Tutaj jest jeszcze ewentualnie druga strona run. Wygląda ona mniej więcej tak, jeżeli gracie pod pioruna i tutaj sobie coś takiego budujecie. Jest to strona run, która zabija jeszcze bardziej na kombosa, jednak jako tako moim zdaniem Lux więcej korzyści otrzymuje, kiedy gracie pod komety, także możecie sobie zagrać z taką stroną run. Nie jest ona zła,
Tutaj ewentualnie, jeżeli bardzo chcecie, możecie jeszcze zagrać Dark Harvesta, ale moim zdaniem ta strona run jest trochę za bardzo tricky i po prostu więcej korzyści, więcej obrażeń przede wszystkim otrzymacie z kometki, także ja jestem fanem kometki. Wiadomo, że są takie wybory jak Aery, jak Książeczka, jednak to jest tak bardziej coś niszowego, coś nie tak popularnego i nie tak dobrego. Ok, przechodząc do buildu, gierkę zaczynamy na midzie oczywiście zawsze z Doranem i dwoma podkami. Fajnie gdzieś tam sobie wcisnąć Darkseela, bo Lux jest względnie bezpieczną postacią. I po prostu te staki bardzo łatwo się nabija za pomocą naszej ereczki. Pierwszym itemem docelowym, do którego dążymy, jest oczywiście Luden. Zapewnia nam on dodatkowy burst. Lux raczej nie jest postacią, która chce zadawać konstant obrażenia. Raczej chcemy kogoś burstować z naszego combo. Także Luden idealnie się do tego nadaje. Następnie chcemy mieć budki, bo nie jesteśmy postacią mobilną. Zawsze tutaj się raczej skierowujemy w stronę sorcerek, które po prostu fajnie bazują, żeby zmaksymalizować obrażenia naszego combo. Także jak mamy już te dwa itemy, fajnym itemem jest Horizon Focus, bo Lux jako tako zdaje oczywiście obrażenia z dalekiego dystansu. Dodatkowo nasze Q unieruchamia przeciwników, także to też fajnie działa z tym itemem. I też warto zauważyć, że Horizon Focus jest o 800 golda tańszy od czapki, także moim zdaniem obecnie ten item jest lepszy od czapki na drugi przedmiot. Potem już możemy zależnie od tego, czy przeciwnicy mają MR czy nie, kupić czapkę albo Voida. Jeżeli nie mają, to oczywiście czapka, jeżeli mają, to Void. A jeżeli no po prostu mają, no to kupują wiadomo Voida, a potem czapkę, także te itemy. I oczywiście tutaj zostaje ostatni item. Jeżeli gramy na dużo postaci AP, możemy sobie kupić Banshee, jest to jak najbardziej bezpieczny wybór, ok. Jeżeli gramy na dużo postaci AD, możemy sobie kupić Zonię, jest to też jak najbardziej ok. Oczywiście należy pamiętać o tym, że jeżeli gracie na jakiegoś Talona, na jakiegoś Zeda, to tą Zonię możecie wcisnąć gdzieś tam szybciej, bo na pewno jest to fajny, tani przedmiot, który kontroluje te postacie. Tak samo jeżeli gracie na full AP team w przeciwnej drużynie, no to też te Banshee możecie gdzieś tam wcześniej wcisnąć. Innych itemów na ostatni item, jeżeli chcecie iść pod jakby największe obrażenia. Oczywiście Morello też jest dobre, jeżeli gracie na przeciwników, którzy mają jakieś Vlada, jakąś Cassiopeię, jakąś Sorakę. Ten item też jest jak najbardziej spoko. Leechbane jest ok itemem, chociaż ja osobiście nie jestem fanem, bo w lejcie raczej nie podchodzi się tak, żeby oddać autoatak, a jeżeli już, no to się dzieje bardzo rzadko. Także jeżeli chcecie iść pod full bombę, Leechbane jest jak najbardziej spoko, ale po prostu jak macie te 5 itemów, raczej skierowujecie się, żeby mieć ten item ostatnim bezpiecznym, bo po prostu Lux nie jest jako tako mobilnym czempionem, także na ostatni item raczej zawsze idzie albo Zonia, albo Banshee, albo ewentualnie Morello, także tak to wygląda. I jeszcze należy wspomnieć, bo prawie o tym zapomniałem, że jeżeli jesteście kompletnymi kozakami, oczywiście Magicka też jest jak najbardziej spoko itemem, daje nam trochę HP, zapewnia bardzo dużo AP. Też należy wspomnieć o tym, że Lux, o ile nie jest mobilnym czempionem, to jest względnie bezpieczna, o ile potraficie jakby zachować dystans i grać bezpiecznie. Jednak wiadomo, że na low elo nie zawsze wam to wyjdzie, także na bezpiecznie oczywiście najbardziej uniwersalnym itemem jest Zonia. Także tyle to o buildzie. Ok, pomówmy sobie teraz trochę o matchupach. Na górze widzimy oczywiście matchupy korzystne dla Lux, na dole no matchupy niekorzystne. Pierwszym korzystnym matchupem jest LB. LB ma oczywiście swoją pasywkę, która często ratuje jej życie. W przypadku, kiedy gram na Lux, no ta pasywka tej LB nie uratuje, bo jest ona po prostu useless. Tak samo, kiedy gramy na LB, wiadomo, że dość ciężko nam trafić nasze Q, bo jest to postać niezwykle mobilna. Jednak kiedy już ją trafimy, no to naprawdę możemy ją bardzo łatwo zone-shotować. Kolejnym korzystnym matchupem jest Ryze. Ryze nie lubi grać na postacie, które potrafią operować kontrolą tłumu. A jak wiemy, Lux za pomocą swojego Q, za pomocą swojego E, potrafi to robić bardzo dobrze. Dodatkowo fajnie możemy przerwać jego R-kę za pomocą naszego Q, także jest to bardzo fajny, korzystny matchup. Podobnie sprawa wygląda z Vladimirem, który też jest postacią skalującą. Vladimir też, kiedy chce zadać obrażenia, musi w kogoś wejść, także tutaj idealną umiejętnością, żeby go skontrować, będzie nasze Q. Dodatkowo Vladimir, kiedy już jest w teamfightach, chce zadać jak najwięcej obrażeń za pomocą swojej R-ki, wtedy na ratunek przychodzi Vlad Lux. I te obrażenia są bardzo, bardzo ograniczone. Lux też dobrze działa na Azira, który w tym matchupie musi grać oczywiście Klęsa. Kiedy już go złapiemy za nasze Q, no możemy go bardzo łatwo zone-shotować, bo nie może dostać swojego shieldika z E, ponieważ jest unieruchomiony. I też sprawa oczywiście dobrze wygląda z Lissandrą, która w tym matchupie musi często używać swojej R-ki defensywnie, bo możemy ją bardzo łatwo zone-shotować. Dodatkowo oczywiście outrange'ujemy Lissandrę, co jest jak najbardziej korzystne. I pierwszym niekorzystnym matchupem jest Yasuo. Yasuo oczywiście blokuje praktycznie wszystkie źródła obrażeń od Lux. Wyjątkiem jest R od Lux, która przez to przechodzi. Dodatkowo Yasuo jest mega mobilny za pomocą swojego E, także trudno go trafić za pomocą skillshotów od Lux. W tym matchupie oczywiście fajny będzie Seeker, szybka Zonia. Jak zagrać ten matchup? No musicie po prostu zachowywać od niego dystans, nie puszować bez sensu i po prostu nie dać się przybliżyć za pomocą jego E, bo jak was wejdzie, no to naprawdę
będzie niedobrze. Następnym matchupem jest Orianna. Z Orianną kwestia jest trochę sporna, bo jako tako Lux outrange'uje Oriannę, dlatego teoretycznie powinna być dobrą odpowiedzią na nią, jednak tak nie jest, dlatego że Orianna dysponuje swoim E, dlatego Lux nie może je one-shotować, a jeżeli gramy z TP-kiem albo z jakimś, nie wiem, barierą albo healkiem, no to wychodzimy w tych tradach jako Orianna na plus. Dodatkowo Orianna może one-shotować taką Lux za pomocą swojej R-eczki, także w praktyce to wygląda tak, że Lux nie może one-shotować, ale Orianna już może one-shotować, także moim zdaniem jest to korzystny matchup dla Orianny. Kilka razy grałem ten matchup i Orianna też oczywiście outskaluje taką Lux. Jak prawidłowo zagrać ten matchup? Pamiętajcie, żeby grać wokół max range'a waszych skilli, bo outrange'ujecie. Dodatkowo tutaj często będziecie musieli puszczać R-kę na miniony, żeby po prostu spuszować Oriannę, zejść, zrobić presję na mapie. Także tak powinno się grać ten matchup. Następnym matchupem jest Fizz. Oczywiście u Fizza jest najbardziej wkurzającego E, gdzie wskakuje sobie na trójząb i może uniknąć zarówno waszej R-eczki, jak i waszego Q. Także trafienie go jest praktycznie niemożliwe. Dodatkowo oczywiście też, jeżeli trafi w was R-eczkę, no to jest praktycznie GG, bo jesteście niemobilną postacią. Także w tym matchupie, żeby go wygrać, musicie grać wokół waszych skilli, ale musicie też grać wokół waszych summonerków, czyli wokół waszego flesza, wokół waszego exhausta. Jeżeli macie je na cooldownie, no to razy wam nie podchodzi za blisko. Musicie też jakby nie używać wszystkich umiejętności na raz, no bo jeżeli użyjecie Q i E, no to Fizz zamiast dodżować albo Q, albo E, zdodżuje oba wasze skille. Także tutaj musicie być też niezwykle uważni, grać wokół summonerków i grać wokół waszych umiejętności. Grając na Ziggsa jest to mega problematyczne, bo Ziggs was kompletnie orange'uje, zadaje też bardzo duże obrażenia i w tym matchupie po prostu polecam wam farmić creepy z R-eczki, w sensie takim, że pushować, robić presję na mapie, ale też możecie takiego Ziggsa one-shotować, także tutaj granie wizją też jest niezwykle ważne. I też oczywiście problematyczne jest Diana. Diana jako tako trudno one-shotować, bo dysponuje ona swoim W, także to jest niezwykle trudne. Jeżeli się już do was dostanie, no to wiadomo też, że jest trudno, bo Diany obrażenia są naprawdę wysokie, szczególnie jak ma R-eczkę. Także w tym matchupie musicie zachowywać dystans, starać się umieć Q. W tym matchupie także Banshee będzie przyjemne, bo Q nie będzie mogło was trafić, także szybkie Banshee też się na pewno przyda. No i po prostu starać się grać na max range'u. Dobra, tyle to ode mnie. Dzięki, że byliście, dzięki, że dotrwaliście do końca. Oczywiście możecie na dole zostawić jakiś ślad po sobie. Tyle to ode mnie. Z Bogiem, miłego dzionka, elo.